jest mama? Mama to jest pracowita, jakby taka sprzątaczka, ale ona jest na mnie najważniejsza na świecie. Fajna, kochana, chodzi do pracy, robi ludziom włosy. Mama. Mama to znaczy Ania. Mama to jest dziewczyna i jest dużą dziewczyną i opiekuje się dziećmi. To jest córka od babci, czyli dzieci od mamy. Jak to się stało, że na świecie pojawiła się mama? Babcia urodziła mamę którą babcia urodziła, to urodziła kolejne dziecko. Nie wiem. Najpierw była jedna i ojciec, no i później oni urodzili następni i tak się urodziła moja mama. Czy mama jest potrzebna? Jest potrzebna dlatego, że robi różne obiady, opiekuje się dziećmi i gdyby mamy nie było, no to nie byłoby dziecka. Żeby ją kochać, żeby dawać jej słodycze, żeby ją szanować. No bo jest do losu. Czasem jest potrzebna, jak na przykład chcę zrobić samodzielnie sałatkę, to ona mi obiera ogórka. Co to znaczy, że matka jest tylko jedna? Musi być tylko jedna mama. Jest tylko jedna mama od jednego dziecka. Albo jak mama urodzi dwa, to dwóch dzieci. I dzieci nie mają drugiej mamy. Że mama jest tylko jedna, bo ona cię urodziła, wychowała i wszystko. A co by się stało, gdybyś miała więcej mam? Trzeba mieć tylko jedną mamę, bo jedna mama ma tatę. Nie mam drugiej mamy, tylko tata. Bawiłem się autami. Bawiłam się lalkami na wojnie. A ja też nie chcę mieć trzy mamy, bo ja chcę mieć jedną. To tata by się chyba nie połapał, która ma jak na imię i co która robi. Dziwnie bym się czuła. To by była afera, bo moja przyjaciółka ma dwóch tatów. No i raz do tego, a raz do tego. To by zabrakło łóżek. Jakie obowiązki powinna mieć mama? Prasuje i robi pranie. Sprzątać, zamiatać, gotować też obiady, bawić się z dziećmi i jeszcze pracować. Jaka powinna być każda mama? Gdyby nas kochała. Taka bardzo fajna, która ci kupuje zabawki. Miła. Dobra. Miła. Żeby robiła obiady. Żeby sprzątała. Żeby myła podłogi. Wesoła. A jaka jest twoja mama? Moja mama tylko patrzy na telewizor i na telefon. A moja tylko patrzy na tablet i laptop. Moja mama jest podobna do mnie, też ma piegi tak jak ja. Ma okulary, ma takie wykształcenie jak ja. Wszystko ma podobne do mnie. Ma rude włosy, ma różne bluzki i je ubiela. Trochę niska. Ja łażę do przedszkola, a moja mama łazi do pracy i łazi do fryzjera i jest taka jakby, jeszcze tylko nie wiem do ilu, chyba do trzech. Moja wygląda tak, że ma te rude włosy i ma lat 41. Dobra. Fajna, kochana. Nazywa się Ania, czyli ma tak włosy. Ma takie czarno-brązowe włosy, ciemne włosy, takie czarne jakby. Ma brązowe oczy i nosi
dużo sukienek, a bardzo rzadko nosi spodnie w lecie. Ma taki kolor lotu jak ja, zielony, zawsze się uśmiecha, nosi ukulele. A co najbardziej lubisz w swojej mamie? Od niej włosy, od niej sukienki. No, oczy ma fajne. Bardzo mi się podobają jej oczy mamy. Czym różni się mama od taty? Mama jest dziewczyną, a tata jest chłopakiem. Mój tata, no, często słucha muzyki, a moja mama w tym czasie coś robi. Tata jest daleko od Polski, bo zawsze dzwoni do mamy. Tata nie ma sukienek. Wyglądem, głosem i zachowaniem trochę. Mój tata jest trochę szalony. Tata kiedyś mnie wypuścił bez kasku na wrotki, a się dopiero uczyłam. A mama wszystko sprząta. Jak tylko pójdę do toalety, zostawię coś, to mama to wszystko sprząta. No bo tata jest łysy. Co najbardziej lubisz robić ze swoją mamą? Bawić się autami. Kocham mamę i lubię się bawić Barbie z mamą. Bawić się, oglądać bajki i słodycze. Bawić się. Gotować z mamą. Oglądać bajki, grać się, bawić. Czasem robimy obiady. Nauczyła mnie robić dwie sałatki nawet moja mama. Za co kochasz swoją mamę? Kiedy jestem tam w domu, to ona się do mnie przytula. Kocham ją za to, że mnie urodziła, że no po prostu ją kocham. Za wszystko, że jest dla mnie uprzejma, że szczera, że ma dobre serce i że dużo mi daje prezentów. Że mnie kocha? Że robi pyszne obiady. Kocham mamę.